drodzy bracia, którzy dzisiaj rozpoczynacie nowicjat, Jezus stanął na drodze waszego życia i zaproponował wam: pójdź za mną, a ja cię doprowadzę do życia wiecznego, bo ja jestem drogą do tego życia, ja jestem tym życiem. Otrzymaliście nowe imię, bo macie stać się nowym człowiekiem w Chrystusie. Nowy człowiek ma nowe imię i za chwilę otrzymacie habit zakonny, który jest znakiem tożsamości franciszkańskiej, znakiem rozpoznawczym. Wszędzie, gdzie w tym habicie się pokażecie, to ludzie będą widzieli was najpierw osoby zakonne, ale też i franciszkanów, bo nasz zakon jest wszędzie, na każdym kontynencie, prawie w każdym kraju. Ten habit to jest znak zobowiązujący. Przyjmij, bracie, ten habit, który niech przypomina ci krzyż Chrystusa. Niech będzie dla ciebie znakiem pełniejszego oddania się na służbę Chrystusowi. Przepasz się, bracie, sznurem czystości, gasząc w sercu swoim ogień pożądliwości. Niech będzie dla ciebie znakiem życia czystego, ubogiego i posłusznego. Przyjmij kaptur zakonny jako hełm zbawienia. Niech będzie dla ciebie znakiem nieustannej pracy w odpieraniu wszelkich ataków zła.